wchodzimy trochę nielegalnie, no ale inaczej się nie da. Tak tutaj, tak wygląda teren. O, tak skończył ptak, który tutaj mieszkał. Dosłownie po kilku minutach jest łzawienie oczu, katar. Jest niewyobrażalny taki smród. Słuchajcie, poruszamy się kilka metrów od siebie i idziemy za pierwszą osobą po jej śladach. Tutaj teren jest naprawdę bardzo grząski i nie wiadomo po czym stąpamy, żeby nikt nie wpadł. Od tamtych brzuzek aż po ten nasyp, to wszystko to są beczki i wielkie 1000-litrowe pojemniki. Wszystko sprasowane pod ziemią. Ile tam może być tych beczek? Około 200 tysięcy beczek blaszanych. I nie wiemy, co w nich jest. Z nieznaną zawartością nie mamy, mówię, na to żadnych dokumentów. Możemy tylko na przypuszczenia się opierać. To nie jest już bomba ekologiczna. To jest katastrofa ekologiczna, która trwa i z którą tak naprawdę nikt nie wie, co zrobić. To jest miejsce, które zagraża zdrowiu i życiu mieszkańców, jak również środowisku. Z tego miejsca pobierzemy próbkę. Jak widać, w środku jest druga beczka. Pełna, bo co takiego jest w tej beczce, skoro wymagała aż podwójnej izolacji? Ten gejzer, który tutaj widzimy, pali się już od roku przynajmniej. Pierwsze pożary w tym miejscu były zaobserwowane. Cały czas temperatura rośnie. 40, 45, 50, ponad 105 stopni. Cały czas rośnie. Gorąca ziemia. Ktoś się musi poświęcić. Jeśli urzędnicy widzą tylko przepisy, i przepisami się zasłaniają, a właściwie nikt nie sprawdzi stanu faktycznego, no to społecznicy muszą się poświęcić i w tej sprawie działać.